a w naszym szlagierowym studiu jest gość Edward Dworniczek. Witam serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie, witam państwa również. Edku, dzisiaj poruszymy dwie sprawy w naszym wywiadzie. Między innymi pomówimy sobie o twoim nowym utworze pod tytułem... Czekam. Czekam na wiatr, co suszy łzy, czekam na jedno słowo. Czekasz, no właśnie, na słodki pocałunek, czy na przykład na coś innego jeszcze, ale o to dopytam za chwilę, dobra? Dobra. Natomiast teraz mam do ciebie takie pytanie a propos plebiscytów, listy przebojów i tak dalej, no bo uczestniczysz w tych listach przebojów, plebiscytach, jak ty byś się do tego wszystkiego ustosunkował jako artysta? Ja myślę, że tutaj jest to dla mnie fajną sprawą, dlatego że jest okazja pokazać państwu taki utwór właśnie, który zostaje potem oceniany. Jak już kiedyś mówiłem, to jest taki na początku troszeczkę stresik, dlatego że nie do końca wiadomo, jak zostanę oceniony, czy ten utwór przypadnie państwu do gustu, czy się spodoba, czy tekst się spodoba. Dla mnie tekst jest bardzo ważnym elementem, także powiem szczerze, fajnym momentem jest, kiedy można sprawdzić i zobaczyć, jak wysoko zajdzie utwór, żeby móc jakby ocenić, czy państwu rzeczywiście przypadł do gustu. No właśnie, drodzy państwo, doskonale wiecie o tym, że Edward Dworniczek na listach przebojów jest od wielu lat. Teraz solo, wcześniej jeszcze z zespołem. Gdybyś tak to miał wszystko porównać i po tym doświadczeniu i z zespołem i teraz sam solo, czy według ciebie takie listy przebojów mobilizują do tego, aby coś tworzyć nowego? One są taką dla ciebie takim motorem napędowym? Oczywiście, jak najbardziej. To jest w ogóle duch rywalizacji, to jest fajna rzecz. To też zawsze wszystkich motywuje, myślę, że tak wszystkich motywuje, bo mnie na pewno. Tak też powstają moje piosenki. Ja zawsze chcę je zaprezentować, żeby móc właśnie trochę się sprawdzić też przy okazji, a im wyżej wędrują, tym bardziej mnie to cieszy. A poza tym chyba też obie publiczności też, jednak publiczność często śledzi te listy przebojów i tak dalej i są jakieś tam reakcje. Edwardzie, w tym tygodniu miejsce piąte, no to może teraz miejsce pierwsze, może drugie. Jest to mnóstwo chyba... takich, dokładnie. Wiesz, informacji, które do mnie spływają, bo to bardzo często są czy na Messengerze, czy jakieś telefony, wiadomości wszelkiego rodzaju, gdzie pewne osoby wręcz, że tak powiem, dopingują jeszcze bardziej, wiesz, starają się zaznaczyć, że oddałam swój głos, czy oddałem swój głos. Podkreślają to, prawda? Bardzo. Mhm. Także to jest niesamowite w ogóle. Też motywujące, dokładnie. Stanowczo. Nie patrzeć. Drodzy państwo, bardzo ważna informacja jest taka, że 5 marca w Chorzowskim Centrum Kultury będzie Edward uczestniczył w wyjątkowym podsumowaniu listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl. Jak do tego wydarzenia się przygotowujesz, bo wiemy, że tam zaśpiewasz piosenki, między innymi szykujesz pewną muzyczną niespodziankę. Dokładnie tak. I powiem szczerze, sam jeszcze nie wiem do końca, które piosenki wykonam, bo szczerze jest ich już coraz więcej. Będę miał szansę wyboru, a tworzą się ciągle nowe, które mam nadzieję, że do tego czasu powstaną i będę mógł je może właśnie jako taką niespodziankę zaprezentować właśnie na tym koncercie. Drodzy państwo, warto być w Chorzowskim Centrum Kultury, aby zobaczyć Edwarda Dworniczka, no można powiedzieć w tym wyjątkowym, fantastycznym wydaniu. To już 5 marca. Bardzo gorąco zapraszamy i nie możemy się już tego występu doczekać. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zwierza twarz. Teraz, Edku, wracamy do dzisiejszej nowości. Uwaga, cytat następujący. Ust twych słodki smak, czyli na słodki pocałunek. No od kogo na to ten pocałunek? A, na to czekasz, tak? Tak, na to czekam, tak. To bardzo dobrze, ja też cały bym czas poczekał, ale no cóż, ja się nie doczekam, Edek się może doczeka. Ja już się doczekałem, co prawda. Szczęście. No w tym teledysku wystąpiła moja żona, więc tutaj udało mi się ją przekonać do tego, żeby wystąpiła, bo do tej pory trochę się wzbraniała. A tym razem udało się i powiem szczerze, ja jestem bardzo zadowolony. Tak. Powiedz mi jeszcze, Edku, kto napisał tekst do tej piosenki? Tu akurat chyba nie będzie zaskoczeniem, że te teksty zawsze powstają u mnie w głowie i tak ja jestem twórcą, więc przekazuję w tych tekstach te swoje myśli, swoje przemyślenia, swoje wszelkiego rodzaju właśnie uczucia, więc stąd też zawsze piszę ja.
Drodzy Państwo, można powiedzieć krótko, że piosenki o miłości, jak i też o gorących ustach, to tylko właśnie mogą wypłynąć spod pióra Edwarda Dworniczka. Myślę, że nie tylko, aczkolwiek bardzo się cieszę, że to zauważyłeś. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Edku, piosenka Czekam to też takie, jakby na to nie patrzeć, oczekiwanie na twoją solową płytę. Powiedz nam coś o tych planach, kiedy ona zostanie wydana, kiedy to wszystko nastąpi. Czy to będzie właśnie w roku 2023 aktualnie? Stanowczo w 2023. I bardzo dobrze. Natomiast kiedy ona się ukaże, to trudno mi jeszcze w tej chwili powiedzieć. Plany są takie, że do końca maja będę miał przygotowany cały program. Program, czyli program koncertowy przede wszystkim. No i to będzie też cały program, który będzie później zawarty na płycie. Kiedy zostanie wydana, nie wiem, tak jak powiedziałem, ale myślę, że to spokojnie gdzieś w drugiej połowie roku. Przygotowuję się na sezon koncertowy, który zaczyna się najczęściej gdzieś od czerwca do września, więc ten plenerowy oczywiście, więc na ten moment właśnie będę już gotowy. Drodzy Państwo, jeżeli czekacie na płytę Edwarda Dworniczka, to powiem tylko tyle. Na pewno się w tym roku doczekacie. Brzmi barwami nut, tuli jak mięciutki kot. Jest jak rajski sen, niespokojną ciemną noc. Utwór Czekam to taki utwór, który jest bardzo blisko, bym powiedział, takiego stylu muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej, nieco inny niż Moja nadzieja. Czy to jest taki Edward Dworniczek, którego będziemy widzieć na tej nowej płycie? Ta twoja płyta będzie dość mocno różnorodna? Tak bym chciał, żeby ona była trochę różnorodna, ale na pewno będzie to repertuar, który będzie skoczny, taneczny, mam nadzieję, że niosący dużo optymizmu, a różnią się między sobą pierwszy utwór i drugi, czyli Czekam i Moja nadzieja, chociażby tym, że twórcą drugiego utworu jest Marzena Woźniak, czyli żona Olka Woźniaka, który skomponował Moją nadzieję, a Marzena ma taki dryg do takiej lekkości pewnej, która właśnie w tym utworze została jakby zawarta, także myślę, że to daje mu temu utworowi dużo takiej skoczności, takiego optymizmu i takiej właśnie sympatyczności, bym powiedział. Bardzo mi się podobał od samego pierwszego momentu ten utwór, także ja myślę, że w tym kierunku pójdę, chociaż chcę trochę pokombinować też, żeby płyta nie była zbyt monotonna właśnie, więc będą też utwory, które będą trochę w innym stylu. Na przykład jest utwór w stylu Italo Disco, który już też wypuściłem do mediów, także myślę, że dla każdego coś miłego. No. Tak, tylko jeszcze dopytam w pewnej kwestii. Do którego z tych utworów na ten moment jest się trochę bliżej, jeśli chodzi o ten styl muzyczny? Najbliżej do piosenki Czekam, ale mam kolejny utwór już przygotowany, który jest znowuż troszeczkę stylizowany na stylu DJ-a Bobo, którego bardzo, że tak powiem, cenię tutaj jako artystę i powiem szczerze, nawet wybieram się na koncert do Niemiec w tym roku, więc chcę zobaczyć, jak on to robi na żywo, a może akurat się zainspiruje. Drodzy Państwo, jak to po prostu brzmi fantastycznie, czyli nowa, czy też nowa płyta, na którą czekamy Edka Dworniczka, to będzie płyta po pierwsze z klimatami DJ-a Bobo, z klimatami polskiej muzyki rozrywkowej, polskiego dance'u i może jeszcze i nawet szlagierów. No, czyli tak jak powiedziałeś, dla każdego coś miłego. Ja tak mam nadzieję, że tutaj szlagierowe kawałki również się pojawią na pewno, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak jak mówiliśmy. Drodzy Państwo, czekamy z niecierpliwością na płytę, ale też oczywiście już w dzisiejszym wydaniu naszej listy pojawi się właśnie utwór Czekam. Zapraszamy bardzo gorąco na tą premierę, a gościem listy był nie kto inny jak Edward Dworniczek. Pięknie dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję Ci. Dziękujemy.